W środę około godziny 16 na skrzyżowaniu w Kłyżu w gminie Żabno kierowca osobowego Renault potrącił pijanego rowerzystę. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący osobowym Renault mieszkaniec Krakowa nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się po prawej stronie kierowcy jednośladu, w wyniku czego doszło do zderzenia. W wypadku cierpiał 41-letni rowerzysta, który z urazem biodra i szczęki został przewieziony do szpitala. Podczas badania na zawartość alkoholu w organizmie rowerzystwa wydmuchał ponad 2,5 promila alkoholu. Kierowca był trzeźwy Wypadku prowadzą obecnie policjanci komendy miejskiej w Tarnowie. Z odpowiedzialnością prawną za jazdę rowerem w stanie nieprzejwości będzie musiał się też zmierzyć rowerzysta.